poranek to taki moment w ciągu dnia, w którym to planujesz, w którym nabierasz sił. Poranek z czasem seniora ma na celu pobudzić, zmotywować i zainspirować Cię do działania. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i będę Ci towarzyszyć w każdym z tych poranków. Zatem zachęcam do oglądania. Już teraz proszę Cię także o subskrypcję, o wciśnięcie na dzwoneczek, a będziesz na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na moim kanale. Zaczynamy! Witam Cię niezmiernie serdecznie. Ja nazywam się Małgorzata Kospin. Jeżeli jesteś zainteresowany tym, żeby o poranku właśnie się zmotywować, pobudzić do działania, zmienić trochę swoje nastawienie do życia, to oczywiście subskrybuj mój kanał, wciśnij na dzwoneczek i poprzez te poranki z pewnością będziesz w stanie to osiągnąć. Słuchaj, dzisiaj przygotowałam dla Ciebie takie specjalne słowo, a tym słowem jest pocieszyciel. Pocieszyciel. No właśnie, chcę Cię dzisiaj zaprosić do takiej refleksji nad tym, czy Ty jesteś pocieszycielem, czy umiesz pocieszać drugiego. Dla mnie, jak sobie myślę o tym, czy ja jestem pocieszycielem, czy ja umiem pocieszać, no to właśnie tak sobie myślę, że chyba pocieszycielem staje się wtedy, kiedy rzeczywiście druga osoba, która ma gorszy dzień, jest w stanie dzięki temu, co mówię, dzięki temu, co robię, dzięki temu, w jaki sposób postępuję, jest w stanie się choć trochę uśmiechnąć, choć trochę mieć lepszy dzień. No właśnie poprzez te poranki. Staram się być takim pocieszycielem dla Ciebie. Chcę Cię pocieszać w Twojej codzienności. Teraz zadanie dla Ciebie, właśnie Ty zastanów się, czy Ty umiesz pocieszać, czy to pocieszenie, które dostajesz od drugiego człowieka, jesteś w stanie przekazać dalej. Czyli na przykład słuchasz teraz tego mojego poranku, myślisz sobie, no tak, rzeczywiście, uśmiecham się może trochę więcej, jak pani Małgorzata mówi. No to tak, właściwie jest takim pocieszycielem, no bo ja się uśmiecham. Czy ten uśmiech, który jest teraz na Twojej twarzy, jesteś w stanie podać dalej. Taka właśnie gra w podaj dalej. To jest pocieszyciel. Podaję dalej uśmiech, podaję dalej radość, podaję dalej zaangażowanie, motywację do działania. Podaję dalej to, żeby ten dzień nie był tak naprawdę takim dniem byle jakim. Żeby to był dobry dzień. Tego Ci życzę i do tego Cię zachęcam, żebyś stał się pocieszycielem, żebyś potrafił pocieszyć, żebyś przekazał to, co dostajesz, żebyś przekazał kolejnej osobie. Ja nie dotrę do każdego, ale dzięki temu, że Ty jesteś w stanie się uśmiechnąć do Twojego sąsiada, do osoby w sklepie, którą spotkasz, do jakiegoś znajomego, jesteś w stanie, no nie wiem, na Facebooku wysłać do kogoś buźkę, uśmiechniętą. W ten sposób tak naprawdę możemy poszerzać nasz uśmiech i ten uśmiech może się wylewać. Możemy pocieszać naprawdę mnóstwo ludzi właśnie w taki prosty sposób. Nie potrzeba wiele, wystarczy się uśmiechnąć. Do tego Cię dzisiaj zachęcam w tym poranku i o poranku. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i z uśmiechem Cię żegnam. Pa!